Witam w kolejnej części. Ostatniej z Dockera i będziemy przechodzić już na Kubernetesa w kolejnych częściach. Dzisiaj, żeby zakończyć Dockera i rozpocząć Kubernetesa w sumie, tak zrobić taki króciutki wstęp, to zajmiemy się Compose'em. Docker Compose służy do tego, żeby zarządzać automatycznie kontenerami, dużą ilością kontenerów w sumie, w łatwy, przejrzysty sposób. No, taki można powiedzieć już w pełni zautomatyzowany sposób, ułatwiającym życie, że nie musimy poleceń wykonywać Docker run i kolejno wszystkich parametrów podawać i tak dalej, i tak dalej. Deklarujemy sobie plik compose, w którym komponujemy nasz zestaw kontenerów. No i po tym po prostu uruchamiamy, wykonujemy ten plik i taka magia się dzieje, że wszystkie kontenery się uruchamiają. Robi Compose jeszcze coś więcej, bo Compose może nam zbudować nasz obraz, jeżeli nie jest zbudowany, czy zrobi builda. No jeżeli, tak samo jak Docker, jeżeli będzie zmiana w kontekście katalogu, no to, czy tam w Dockerfilu, no to nam się zbuduje ponownie za każdym razem, kiedy ta zmiana nastąpi. Ja sobie zrobiłem taki wstęp, żeby było troszkę szybciej. Tutaj w Compose dodałem tak, ten nasz serwerek Go, który tam napisałem, chyba go umieściłem, link do niego, do GitHuba. Dockerfile, który już też pisaliśmy. Tylko dodałem tam dyrektywę taką env, ustawiłem zmienną środowiskową var, bo żeby pokazać, zaprezentować wam, że tam będą dwa różne kontenery uruchomione, żeby było widać, żeby było świadectwo tego, że no, faktycznie to się uruchamia. No i ten sam plik compose, tak? Czyli jak sobie przejdziemy do niego i widzicie, to jest taka podstawowa struktura pliku. Pierwsze podajemy wersję naszego compose'a, czyli wersję schemy, z której będziemy korzystać, pisząc nasz plik. Dyrektywa services, ona nam otwiera miejsce, w którym blok, w którym deklarujemy nasze kontenery. Tutaj jest to już deklaracja kontenera, kontener web build. Można sobie zadeklarować nazwę hostname, która będzie dodana do kontenera. Build to właśnie o tym, co mówiłem, że nam zbuduje obraz, jeżeli nie jest dostępny lokalnie. Ja chyba testowałem to, to będzie lokalnie, ale to go usunę przed uruchomieniem. Porty, czyli sobie zrobimy to. Porty możemy sobie wystawić, tak jak w Dockerze, minus P, to tutaj mamy ports i podajemy, no tak samo. No i zmienne w Dockerze, w Docker run było minus e, tutaj mamy environments, mamy nazwę i wartość. No i dobra, i zanim sobie zbudujemy, to zrobimy do Docker images. No, od razu RMI, jeżeli jest, to nam się usunie. Local. Go web. Docker. No i był. Dobra. Dobra. No i tak, mamy polecenie Docker Compose.
Jak to jest zainstalować? Może zrobię jakiś poradnik dla tych, którzy nie wiedzą, ale to jest w internecie masę tego. How to install Docker Compose, Red Hat, albo nie wiem, po polsku też się pewnie znajdzie, jak zainstalować Dockera, Docker Compose na Red Hacie, czy tam na Rocky Linuxie. Ja korzystam z Rocky Linuxa i się znajdzie. Jeżeli nie, no to dajcie znać. Chociaż nikt tam komentarzy nie pisze. Ale jak ktoś zechce, to zrobię taki mikroporadniczek, jak zainstalować sobie narzędzia. No i dobra, Docker Compose. Co dalej? W narzędziach, no już mi się utkwiło w głowie. W poleceniach mamy build, config, cp, create container for service, done, events, exec, czyli żeby wejść do kontenera. Możemy wylistować obrazy, możemy zabić kontenery, zobaczyć logi, zapausować, wylistować porty, no i tak dalej, i tak dalej. Nas będzie interesowało tak. Up and down dzisiaj. No i to będzie tak. Docker Compose. Jak zrobimy sobie tylko up, to uruchomi nam się to interaktywnie. To tak samo jakbyśmy wykonali Docker run minus it. To nam wejdzie w interaktywny tryb, czyli będzie nam wszystkie logi listowało na pulpicie i jak zrobimy Ctrl-C, jak wyjdziemy sobie z tego, to nam się ubiją też kontenery. W Dockerze było minus d i tu jest tak samo. Docker compose up minus d. I czy musimy pisać coś więcej? Mój plik nazywa się compose.yaml i to jest defaultowy plik, który Docker compose szuka. Możemy sobie podać minus f i nazwę dowolnego pliku, no ale że my mamy defaultową nazwę, no to uruchamiamy. No i patrzymy, co się stało. Zrobiło tak. Tutaj warning oczywiście, bo nie było obrazu. Zaczęło budować nam obraz Dockera. Docker file musi być w tym samym miejscu, gdzie jest plik compose'a. Zbudowało, stworzyło networking, compose default. No, compose, jak widzicie, się wzięło stąd, taki prefix. I zrobiło container compose web build 1. Taką nazwę dało. I zrobimy sobie docker ps. Gdzie? Jest. No dobra, no i nam działa. Czy odpowiada? Wystawiliśmy sobie to na porcie 80. Widzicie, no Docker wygląda tak samo, ten kontener, jakbyście zrobili Docker run. I tak, localhost na porcie 80. No i pięknie odpowiedziało nam web. To web to jest ta nasza zmienna, którą tam podałem. W environmentsach. O, w tym miejscu. O tu. No dobra. Co teraz sobie zrobimy? Napiszemy sobie, żeby było widać. Web. Już nie bez builda, już nie będziemy budować. Tutaj damy też host name. To będzie web 2 na przykład. Host name, dobrze, literówki nie zrobił. Image podamy ten sam, już bez builda, podamy, raz buduje, to nie musimy. Też dodamy sobie porty zmienne i będzie web 2, ale dodalibyśmy sobie jeszcze coś innego. Jak widzieliście tą nazwę, tak zrobiło nam taką jakąś dziwną nazwę.
skomponowało nam razem katalog, który uruchamialiśmy, to tutaj will build i jeszcze dodało nam integera 1, czyli nam jakąś inkrementację tam wrzuciło defaultowo. Żeby ustawić sobie nazwę, to robimy container name, tak, container name i zrobimy web2, tak jak nasz hostname. No i uruchomimy. A nie, może jeszcze coś dodamy. O, jeszcze tu network, też taką dziwną nazwę, prawda? Zrobiło nam. No to możemy to zrobić sobie w taki sposób, że stworzymy sami tą sieć, a jak się tworzy sieć, w Dockerze robiliśmy poprzez Docker Network Create, a tutaj robimy tak samo, tylko że deklarujemy Networks będzie na przykład web i też sobie dodamy nazwę, żeby nam nie tworzyło, bo jakbyśmy zrobili tylko web, to by nam skomponowało znowu z katalogiem i z katalogiem i z nazwą tego, czyli by było tam compose podkreślenie web, ale sobie zrobimy web. No i sobie zrobimy jeszcze raz Docker app. Nie udało się, no tak, bo nie zmieniliśmy portu. Kopiowałem i Docker app. No i jak widzicie, to jest wystartowało, a to wcześniej już było uruchomione. Zrobimy sobie Docker Networks, Network List. A, nie stworzyło nam sieci, bo jej nie dodaliśmy. Network i zrobimy sobie web. Jeszcze raz. Widzicie, nie musimy. Super to jest, nie? Nie musimy zrobić Docker down, Docker stop, Docker rm. Tylko robimy app i działa, i jest nasza sieć Docker Web. I co by zrobimy? Inspecta może na tym. Jest Docker list, Docker Network Inspect Web. Jak widzicie, no wszystko jest. Pięknie, ładnie, pięknie. Jest tworzone. Docker Compose. Podany jest label, jest dodany, że to stworzone przez Compose'a. Z jaką wersją? Bardzo ładnie, prawda? No i automatycznie, bardzo szybko. Prosta deklaracja. No i jeszcze co robiliśmy w Dockerze? W Dockerze robiliśmy jeszcze volumy. No tutaj też zrobimy. Zrobimy sobie na takim przykładzie. Można katalogi lokalnie montować. Ja lubię to robić w taki sposób, że robię sobie na przykład data, tam nazwy są dowolne i tutaj, no też, żeby się do daty ten. Czyli tak, to jest nazwa volumu lokalnego, a to jest punkt montowania w kontenerze. No i sobie też zadeklarujemy volumes. Nasz volume będzie się nazywał data. I chcę pliki lokalne. Pliki lokalne to będą driver local. Teraz jeszcze opcje i to będzie typ none. Tutaj nie bez typu, bo to będzie plik. Opcja montowania będzie bind i miejsce montowania. Skąd co podmontowujemy, czyli ścieżka do katalogu. Home Adam szkolenia. Tyk.
I tyle. No i też sobie zrobimy. Stworzyło szkolenia. Czemu te szkolenia? Ale to teraz będziemy mieli problem, bo będzie ciągle nam tworzyło te szkolenia. No i teraz musimy zrobić down, ale zwykłe down nam nie podziała. Musimy zrobić minus V, czyli usunąć wszystko. Usuwa nam nie tylko kontenery, ale i volumy i networki i robimy up again. No i nam tworzy wszystko i jest stworzone. Stworzyło volume compose data. No tak, bo nie dałem nazwy. Trzeba zawsze pamiętać, że dodać to name dyrektywę. Dobra. No i co? I zobaczymy. Śpieszę się, śpieszę, żeby te odcinki nie były długie, ale chyba mam nadzieję, wszystko da się zauważyć, wszystko da się zrozumieć. Jak widzicie, mamy jedno jest web, drugie jest web 2. To teraz sobie jeszcze zobaczymy Docker, Compose, Logs i na przykład web. A, nie mam logów, to nie zobaczymy. Ale możemy exec web i pewnie tutaj, nie pamiętam, bin bash. O, widzicie? Jest łatwiej. Nie musimy podawać tam minus IT, bla bla bla, tylko po prostu tak jak się nazywa nasz kontener. No i jesteśmy w katalogu Go. I zamontowaliśmy to gdzieś tutaj. Jest data. I co mamy w dacie? O, jest nasze to, co podmontowaliśmy. Proszę bardzo, nasz katalog. Pięknie. A jak widzicie, no jest to super, nie? Docker Compose naprawdę ułatwia życie. I dla małych projektów, moim zdaniem, no, nie ma sensu robić tam jakiegoś Kubernetesa i tak dalej, bo to się mija z celem, więcej czasu spędzimy na zarządzanie tym. Chociaż też mamy Ansible i tego Kubespraya do instalacji, no ale mimo wszystko, no zeżre to masę czasu konfiguracja, ale jak mamy na przykład jakąś małą firmkę, podłapiecie klienta, który ma jakiś tam malutki backend albo same frontendy, jakąś stronkę do wystawienia, nie pchajcie się w żadne Kubernetesy. Róbcie Compose'a, jeżeli jest na on-premie. Jeżeli ma klient sobie zażyczy Azure'a, no to oczywiście tam AKS-a sobie zróbcie albo na AWS-ie EKS-a. No i tyle, no. A tak, no co moim zdaniem Docker Compose załatwia sprawę dla małych rzeczy, dla małych kontenerów. To by było chyba na tyle. Ja wam dorzucę tego Compose'a do repozytorium, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie to pobierze. No i tyle. I czekam na jakieś wasze komentarze, czy wam się to podoba, czy nie jest za szybko. Jeżeli ktoś z tego w ogóle korzysta, tak? No trenujcie, ćwiczcie. Nie nauczycie się oglądając, nie nauczycie się robiąc kursów za miliony złotych. Jeżeli nie włożycie rąk. Z IT to taka moja rada na koniec. Z IT jest jak z malarzem albo z rzeźbiarzem, albo ktoś ma talent i nie potrzebuje się uczyć, bo wiedza wchodzi do niego jak chłonie po prostu z każdej strony i rozumie temat. Są tacy ludzie, pracowałem z takimi ludźmi, że tylko spojrzeli, oni wiedzą o co chodzi. Mimo tego, że nigdy tego w życiu nie robili, są tacy ludzie, ale w większości jest tak, że po prostu musimy wziąć, tak jak rzeźbiarz, na przykład i zacząć rzeźbić. I rzeźbimy jeden, drugi, trzeci, czwarty projekt, i piąty już wychodzi lepiej, szósty jeszcze lepiej, siódmy jeszcze lepiej. I wiedza nam się utrwala poprzez te ćwiczenia wszystkie i tak się uczymy.
Napotykamy błędy. Najlepsze, co jest, to napotykać błędy i je rozwiązywać. Nie ma nic lepszego, żeby się nauczyć. Przy rozwiązywaniu błędów, jeżeli nie będziemy korzystać z jakichś głupich chat GPT i tak dalej, tylko będziemy własnoręcznie wyszukiwać informacje, przeszukiwać fora, wtedy wiedza wchodzi do głowy i no, robotę znajdziecie wszędzie. Dobra, to było tyle. Następnym tematem będzie Kubernetes. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.